Dzień dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku za namową komentarzy pokażę wam, jak zainstalować mody do Subnautica 2.0. Początkowo, bazowo właściwie powinienem powiedzieć, mody do Subnautica instalowały się po prostu poprzez coś, co nazywało się QMod Manager. To obecnie jest do tak zwanego odłamu Legacy. Natomiast Subnautica 2.0 dla update'u Living Large, który jest zresztą nawet tutaj nazwany po prostu Living Large, wymaga już nie QMod Managera, tylko Tobase Bepinex Pack for Subnautica. To jest generalnie najważniejszy plik, można powiedzieć. No, ma różne wersje, wiadomo, że sprawa jest bardzo prosta, instalujemy zawsze najnowszą. Znajdziecie go sobie na po prostu Nexus Mods w Subnautice. Wpisujecie sobie Subnautica. Zmieniacie sobie z mods na games. Ja już pewnie jak zrobię coś takiego, no oczywiście wyszukuję ładnie, mamy różne gry, to wchodzimy sobie w Subnautikę. I pobieramy sobie Tobase Bepinex Pack. Pobieramy sobie również drugi najważniejszy mod, czyli SML Helper. Tu możemy zobaczyć w wymaganiach, co jest nam potrzebne. No to zainstalowania SML Helpera potrzebujemy tylko Bepinexa Subnautica Pack, a dużo plików bardzo potrzebuje SML Helpera, więc to jest jeden z ważniejszych modów takich technicznych. Oczywiście pobieramy nie Legacy, tylko pobieramy sobie Living Large Update, bo on działa tylko i wyłącznie z Bepinexem. Trzecim modem bardzo istotnym jest Nautilus API. On również potrzebuje jedynie Bepinexa. Kiedyś Nautilus zastąpić ma SML Helpera, ale na razie niektóre mody jeszcze polegają na SML Helperze, więc polecam pobrać obie te modyfikacje. Nautilusa zasadniczo no to pobieramy sobie tego. I dla przykładu mamy tutaj na przykład More Quick Slots i ten More Quick Slots jest na QMods i on nie będzie działał. Natomiast jest jego wersja More Quick Slots, która jest podpisana już Bepinex, czyli ten, który nas interesuje. Bo jest to zrobione na update Living Large dla Subnautica 2.0. Tak wygląda, pobieram oczywiście najnowszą wersję, tak przykładowo dałem. Dobra, przejdziemy sobie teraz do folderu. Jesteśmy sobie w naszym oto folderze Subnautica. Ja mam Subnautica na Epiku, wy tego nie widzicie, bo jak widzę bardzo fajnie działa w ogóle mój pasek, bardzo ciekawe, tego nie wiedziałem, że tak to działa. W każdym razie jesteśmy w folderze o nazwie Subnautica. Ja mam go na Epiku, więc jak wejdzie sobie na Epika, sprawdźcie piki lokalne, to będziecie mieli. Na Steamie jest dokładnie tak samo, tylko że w wersji Steamowej. Pasowo macie tu mało rzeczy, ale jak wejdziemy sobie w Tobase Bepinex, odpalamy sobie Bepinexa, ja mam akurat no zip to 7-zipa mam. I standardowo takie są to pliki. Takie pliki wypakowujemy sobie bezpośrednio do folderu z grom. Czyli tutaj. Normalnie, ale te nie będę tego wypakowywał, no bo już prawda, ja już mam mody przygotowane. Także oczywiście no tutaj widzicie, te wszystkie rzeczy, te wszystkie foldery są stworzone. To wszystko się automatycznie wypakuje. Ważne, żebyście mieli Bepinexa tutaj w folderze z grom. Torzliba również w folderze z grom i te wszystkie rzeczy istotne również w tym samym folderze. Następnie SML Helper jest już w pluginsach. Plugins, folder plugins, więc aby go wypakować, tak naprawdę wystarczy, żebyśmy tą zawartość, tą rzecz wrzucili do folderu plugins, czyli tutaj. Jak wiecie, modding helper będzie gdzieś tutaj na liście prawdopodobnie, tylko muszę go znaleźć. Tu jest modding helper. Najnormalniej wiecie, macie folder plugins, przerzucacie modding helpera tutaj i macie już go zainstalowanego. Następną rzeczą jest oczywiście, już mi się zepsuło ten układ. Mamy Nautilusa, Nautilus również do pluginsów, więc no to co. Wchodzimy do Bepinexa, plugins, odpalamy, wchodzimy tutaj i Nautilusa wrzucamy również tutaj. On se jest, powinien być gdzieś, o tutaj se jest. No i taki mod już, to mamy już zainstalowane mody dzięki temu. Jak odpalimy Subnautica, to te mody będą działać. No i jeszcze taki typowo Quick Slots, również on jest do folder plugins, więc robimy dokładnie tak samo. Plugins, bierzemy sobie ten plik, który już jak odpalimy, to już są w nim rzeczy. Czyli tak się przeklikujemy, żeby mieć tylko ten jeden folder główny. Znowu wchodzimy sobie do plugins, tylko ten folder przerzucić. I jak widzicie, również go mam tutaj po prostu. Ważne jest to, żeby to były pliki Bepinex, a nie mod, QMod, bo QMody nie zadziałają wam w ogóle, ale Bepinexowe
No zadziałają po prostu, widzicie. A przy okazji, tak już sobie, tutaj to tyle modów, prawda, Subnautiki mam. Jest ich dokładnie 58, bo to oczywiście to jest jakaś odnośnie do strony, a to jest jeszcze nieusunięty przeze mnie plik zipowy. Zrobiłem sobie mapę. Tego widzicie, mapa jest również. Wszystkie te rzeczy dodaje się po prostu w ten sam sposób. Niektóre będą miały tak, że jak zobaczycie sobie w plik rarowy, to będziecie mieli, powiedzmy, bardziej ten. To będziecie mieli nie plugins, tylko bepinex. Więc co? Jak jest bepinex, to się przeklikujecie do plugins. Z plugins się przeklikujecie do dopiero folderu tego moda. Widzicie, że to jest folder moda, bo już w nim są jakieś tam pliki DLL. No jak już macie ten folder, no to ten folder ostateczny rzucacie sobie do folder plugins. I tyle. I możecie się cieszyć grą z modami. Tak to wygląda. Oczywiście, tak jak mówię, wszystko to działa jedynie na update'cie Living Large, na update'cie starym, starszej odsłonie Subnautiki. Jest inny mod loader, więc no nie polecam zresztą. Dużo modów się zepsuło przez to, że przeszło na Bepinexa, ale przynajmniej są troszeczkę ciekawsze niektóre mody. Czekamy na aktualizację niektórych dobrych modów. Jeśli odcinek wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku już z gry. No i cześć.